Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Witamy w kolejnym odcinku programu pod tytułem Aleksandrowska Kronika. Zazwyczaj na antenie telewizji Aleksandrów mówimy o tym, co jest i będzie, a my zajmiemy się tym, co już było. Zobaczymy, jak zmienił się Aleksandrów i jak zmienili się ludzie. Aleksandrów Łódzki to miasto, które cieszy się zainteresowaniem reżyserów. W 1968 roku na dawnym lotnisku były odgrywane sceny do kultowego filmu Czterej Pancerni i Pies. My wrócimy teraz do 1974 roku, kiedy w filmie Zapis zbrodni odegrano sceny właśnie z naszego miasta. Ty wiesz, co o tobie mówią? Tak, Mikey? Ja ich jeszcze załatwię. Od dawna Aleksandrów cieszy się zainteresowaniem wśród obcokrajowców. W 2009 roku gościliśmy dwie studentki. Skąd one były i dlaczego akurat do nas przyjechały? Popatrzmy. Dwie studentki rolnictwa ze Strasburga razem z polską opiekunką odwiedziły w ubiegłym tygodniu naszą gminę. Z zainteresowaniem oglądały starą gorzelnię i stawy hodowlane w Bełdowie. Tadeusz Michaś opowiadał ze szczegółami, jak waży się okowite i jak działa jego gospodarstwo. Udzielał też wyczerpujących informacji na temat korzyści i strat polskiego rolnictwa po wejściu do Unii. Julie Broyard oraz Sophie Lebro były też gośćmi państwa łebskich, kiedy oglądały typowe polskie gospodarstwo rolne w Adamowie. Były mile zaskoczone ciepłym przyjęciem i rodzinną atmosferą. Francuskie studentki współpracują również na zasadzie wolontariatu z europejskim magazynem internetowym Café Babel, gdzie zamierzają opisać swoje wrażenia z pobytu w Polsce. Czego nie robi się dla rodziny? O tym mogliśmy przekonać się rok później, kiedy mieszkaniec Los Angeles przyjechał do Aleksandrowa szukać przodków. Przemierzył tysiące kilometrów, by poznać własną rodzinę. W starych księgach Urzędu Stanu Cywilnego, które mają 100 i więcej lat, kryje się historia wielu rodzin mieszkających niegdyś w Aleksandrowie. Są tu wpisane do ksiąg akty urodzenia, ślubów i zgonów. Są to ślady, których szukają potomkowie pierwszych mieszkańców naszej osady. Dziś rozproszeni po całym świecie, rozdmuchnięci często przez wiatr historii. Jedną z takich osób szukających tu śladów swoich przodków jest Tommy Handelsman, który pojawił się w Aleksandrowie Łódzkim w ubiegłym tygodniu. Kogo tu szuka i najważniejsze, czy znalazł? Jestem z Los Angeles i przybyłem do Aleksandrowa, by odnaleźć swoje korzenie. Mój pradziadek się tu urodził. Początkowo było to dość trudne, ale dzięki temu, że przyjechałem do Aleksandrowa Łódzkiego, mogłem przeprowadzić swego rodzaju obserwacje, które pozwoliły mi poznać to miasto. Bardzo mi się tu podoba. Pradziadkowie byli Hasydami. Należeli prawdopodobnie do grupy, która istniała wówczas w Aleksandrowie Łódzkim. Byli dość odrębną grupą, nie tak konserwatywną jak inni Hasydzi. Byli bardziej zżyci ze społecznością lokalną. Bardzo fajnie jest wrócić do tych miejsc. Czy pamiętają Państwo, kiedy Filipińczycy opanowali Rąbień? Tak było w 2009 roku, kiedy przyjechali do Polski, by zarabiać na życie. Jednak tego wyjazdu miło wspominać nie będą. 31 Filipińczyków od niedzieli mieszka w aleksandrowskiej noclegowni. Obcokrajowcy przez ostatni miesiąc pracowali w prywatnej firmie Okna Rąbień. Kiedy niespodziewanie zostali zwolnieni z pracy i znaleźli się bez dachu nad głową, zaopiekował się nimi Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki władzom gminy udostępniono pomieszczenia noclegowni i całodobową kuchnię.
Filipińczycy zwolnieni zostali z pracy z piątku na sobotę. Pierwszą noc spędzili na dziedzińcu parafialnego kościoła w Rąbieniu. Rano wyziębniętych i głodnych znalazł proboszcz ksiądz Andrzej. Zaprosił ich na plebanię, udostępnił kaplicę i świetlicę, by mieli gdzie się ogrzać. Z pomocą pospieszyli parafianie, przynosząc jedzenie i picie. Kiedy informacja dotarła do burmistrza, ten zareagował natychmiast. Jedynym miejscem, gdzie można było umieścić Filipińczyków, była noclegownia. Dzięki pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej udało się bardzo szybko zorganizować dodatkowe łóżka, materace i pościel. To, co mogła zrobić gmina, mimo że gmina nie ma żadnego obowiązku wobec tych obywateli, nie ma żadnej prawnego stosunku wiążącego gminę, a też firmą Okno Rąbień, czy też agencją, która spowodowała zatrudnienie firmy Filipińczyków w firmie Okno Rąbień. Natomiast wydaje mi się, że tutaj powinny decydować czysto ludzkie, humanitarne względy. Zorganizowaliśmy wspólnie ze Strażą Pożarną dodatkowe łóżka, dodatkową pościel, koce, zakupiliśmy żywność. Filipińczycy dostaną u nas 3 może skromne, ale pełnowartościowe posiłki. Filipińczycy mają już stały kontakt z konsulem generalnym. Od wtorku sprawą Filipińczyków zajmuje się radca prawny konsulatu, by umożliwić obcokrajowcom jak najszybszy powrót do kraju. O całej sprawie władze gminy powiadomiły wojewodę łódzkiego jako organ, który wydał decyzję na legalne zatrudnienie i pobyt Filipińczyków w Polsce. We won't forget this thing that we have done. Nie zapomnimy tej pomocy, którą cały czas powtarzałem i z serca, wychodziło to z mojego serca i z głowy cały czas dziękowałem za tą pomoc. To teraz coś dla poprawy humoru. Burmistrz Jacek Lipiński to nie tylko włodarz naszej gminy czy pasjonat sportu, ale i również zapalony muzyk. Proszę zobaczyć występ sprzed kilku lat. Mama, take this badge for me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. And I'm not knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Na na knocking on heaven's door. Na na knocking on heaven's door. Rok 2010 był wyjątkowy dla mieszkańców, którzy otrzymali mieszkanie w bloku komunalnym przy ulicy Konstantynowskiej. Proszę popatrzeć, jakie towarzyszyły nastroje podczas oficjalnego wręczenia kluczy. W środę odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do nowego bloku komunalnego przy ulicy Konstantynowskiej w Aleksandrowie. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali poseł na Sejm Agnieszka Hanajczyk, burmistrz Jacek Lipiński, zastępca burmistrza Renata Święcia-Gruda oraz prezes PGKiM Grzegorz Andrzejczak. W uroczystościach udział wzięli też sami lokatorzy. Na oficjalnej uroczystości nie zabrakło proboszcza tutejszej parafii, księdza Piotra Bratka, który pobłogosławił lokatorów i życzył im dużo radości w nowych mieszkaniach. Lokale w nowym bloku otrzymało 80 rodzin. Każdy przyszły lokator musiał jednak zdać stare mieszkanie. To 50 lat spędziłem w tamtych mieszkaniach. Dlaczego zdecydował się pan jednak na blok komunalny? No siętrzenie węgla, prawda, i tak dalej. Puchnica w kościach jest w nogach, prawda, i tak dalej. I w głowie nie tak jak trzeba, prawda. A bloki wszyscy chwalą, że w blokach jest przyjemnie. Stare wymaga remontu, po drugie babcia jest też starsza, chłodno jest, bo to jest parterowe mieszkanie, dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby zamienić na nowe. Nowi lokatorzy, oglądając swoje mieszkania, byli zachwyceni. Mieszkania mają duży balkon, przestrzenne pokoje, olbrzymie łazienki i kuchnie. Jest piękne, jest po prostu piękne, jest przestrzenne mieszkanie, tym bardziej nowe, zbudowane od podstaw. No jestem po prostu przeszczęśliwa. Lokatorzy mają teraz tydzień czasu na odbiór mieszkania. Po tym czasie mogą już się wprowadzać. To pierwszy po prawie 50 latach przerwy blok komunalny wybudowany w Aleksandrowie. Mieszkania mają od 24 do 60 metrów kwadratowych. Budowa nowego bloku została w całości sfinansowana przez budżet gminy.
Czas leci nieubłaganie, a przeglądając archiwalne wydania telewizji Aleksandrów, można znaleźć nawet swój debiut w telewizji. Trenerze, po rundzie zasadniczej zajmujecie pierwsze miejsce, rozegraliście 18 spotkań, dorobek 49 punktów. Jak pan oceni ten okres? Tak jak żeśmy planowali przed sezonem. Uważałem, że drużyna jest przygotowana bardzo dobrze do tego sezonu zasadniczego. I to już wszystko w Aleksandrowskiej Kronice. Miejmy nadzieję, że choć trochę przypomnieliśmy Państwu dawne czasy. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia.